1935 roku. Od dzieciństwa śpiewał w chórze kościelnym, a w wieku 19 lat nagrał swój pierwszy singiel, który zyskał dużą popularność. Rok później został powołany do wojska. Pod jego nieobecność cały czas publikowano utwory, które wcześniej nagrał, dzięki czemu jego popularność cały czas rosła. Po powrocie z wojska kontynuował karierę muzyczną i aktorską. Grywał głównie w komediach muzycznych, westernach i dramatach. Koncertował do końca swojego życia. Stworzył wiele ról filmowych i nagrał mnóstwo niezapomnianych piosenek. Zyskał miano króla rock'n'rolla i ikony kultury masowej XX wieku. Zmarł w 1977 roku z powodu zatrzymania akcji serca. Audrey Hepburn urodziła się 4 maja 1929 roku. Początkowo uczyła się w szkole baletowej, jednak okazało się, że nigdy nie będzie primą baleriną. Zaczęła więc pracować jako modelka, a następnie występować w filmach, głównie jako statystka. Występowała w Broadwayu, w sztuce Gigi i za tę rolę otrzymała nagrodę na najlepsze debiutantki roku. Za rolę w filmie Rzymskie wakacje zdobyła Oscara. Jej kreacja w Śniadaniu u Tiffany'ego jest jedną z najbardziej znanych i słynnych ról w historii kina amerykańskiego. W wieku 38 lat porzuciła karierę aktorską, decydując się występować sporadycznie i poświęcić się pracy jako ambasador dobrej woli UNICEF. W 1993 roku zachorowała na raka i tak zakończyło się jej życie. Charlie Chaplin urodził się 16 kwietnia 1889 roku. Pierwszy raz na scenie wystąpił mając 5 lat. Z powodu trudnej sytuacji materialnej podjął pracę w warsztacie samochodowym. W wieku 11 lat otrzymał rolę kota w pantomimie Kopciuszek. Po pewnym czasie został zauważony przez producenta filmowego, który zatrudnił go w swoim studio, a w roku 1919 założył własne. Pomimo, że zaczęły powstawać filmy udźwiękowione, to jednak on był wielkim zwolennikiem filmów niemych. Jego film Światła Wielkiego Miasta odniósł ogromny sukces. Prócz aktorstwa zajmował się również choreografią, komponowaniem muzyki do filmów i śpiewaniem. Jego życie zakończyło się w 1977 roku. Marilyn Monroe urodziła się 1 czerwca 1926 roku. Karierę rozpoczęła jako modelka i wstąpiła do szkoły aktorskiej. Status gwiazdy i sławę przyniosła jej rola w filmie Mężczyźni wolą blondynki. Jej platynowe włosy i malowane na policzku znamię, które było symbolem uwodzicielskiego stylu, były inspirowane wizerunkiem aktorki Jane Harlow. Kiedy jej kariera się rozwijała, niestety zaczęła popadać w coraz dłuższe depresje. Zachorowała na bulimię i nie stroniła od alkoholu i leków. Jej burzliwe życie zakończyło się w 1962 roku, jednak jej śmierć nie była tak oczywista i do dziś nie wyjaśniono tych tajemniczych okoliczności. Istnieje hipoteza, że było to morderstwo uporozowane na zabójstwo. Michael Jackson urodził się 29 sierpnia 1958 roku. Karierę muzyczną rozpoczął z mając 7 lat w rodzinnym zespole The Jackson 5. Będąc jeszcze członkiem grupy, wydał swój pierwszy solowy album. Zespołem rozstał się w 1984 roku. Jego album, Thriller, sprzedał się w 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. Zdobył 14 nagród Grammy, a 13 jego singli było na pierwszych miejscach list przebojów w Stanach Zjednoczonych. Stał się ikoną popkultury XX wieku i okrzykniętym królem popu. Był prekursorem ruchów tanecznych Moonglow i Robot Dance. Sprzedał 750 milionów płyt na całym świecie. W wieku 51 lat zakończyło się jego życie na skutek nagłego zatrzymania akcji serca.